Geopolityczny, Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Chińska Republika Ludowa odwołała swojego ambasadora na Litwie. Zarządzała również od tego państwa wycofania swojego ambasadora z Pekinu. To jest pokłosie sprawy, którą już omawiałem, komentowałem w geopolitycznym dzienniku analitycznym jakiś czas temu. Chodzi o taki plan, zapowiedź utworzenia w Wilnie placówki dyplomatycznej Tajwanu, zresztą z nazwą właśnie Tajwan, można powiedzieć w roli głównej, w oficjalnej nazwie. Ma być to tajwańskie przedstawicielstwo na Litwie. Zresztą tutaj Joseph Wu, czyli szef dyplomacji Tajwanu, oficjalnie o tym w zeszłym miesiącu poinformował na konferencji prasowej. Chińska Republika Ludowa bardzo, można powiedzieć, stanowczo zareagowała na te, na te działania. No i oczywiście warto podkreślić, że. Te działania moim zdaniem nie są ostatnimi ze strony tutaj Pekinu. Myślę, że to jest tylko pewne, pewnego rodzaju preludium. Chińczycy traktują Litwę zresztą podobnie jak Stany Zjednoczone jako takie jedno z terytoriów, jedno z przestrzeni toczenia, w cudzysłowie. Proxy war, czyli takiej wojny zastępczej, no właściwie w tym przypadku nie wojny, ale pewnej konfrontacji zastępczej, właśnie między, między Waszyngtonem a Pekinem. Mamy do czynienia z bardzo, z jednej strony, ciekawym procesem, z drugiej strony, bardzo niebezpiecznym z punktu widzenia także bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Postaram się za chwilę powiedzieć, dlaczego. Warto mieć na uwadze, że Tajwan utrzymuje obecnie. Takie oficjalne relacje dyplomatyczne jedynie z 15 krajami na świecie. I w większości przedstawicielstwa tego kraju nie działają jako ambasady, ale jako po prostu placówki przedstawicielskie. Tak można to określić. I w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że te oficjalne relacje dyplomatyczne Tajwan ma tylko i wyłącznie z 15 krajami, no to warto tutaj. Zauważyć, że w Europie 23 takie placówki przedstawicielskie istnieją, ale w żadnym z nich nie ma słowa Tajman", Tajwan. Nie ma tutaj, można powiedzieć, takich oficjalnych relacji dyplomatycznych No są takie, właśnie taka szara strefa, można powiedzieć, działalności dyplomatycznej. Najczęściej w, tych, w tej nazwie funkcjonuje nazwa stolicy Tajwanu, czyli Tajpej. Jeśli chodzi o działania rządu chińskiego, to od dłuższego czasu widzimy, że myślę, że pod dużym wpływem Stanów Zjednoczonych Wilno realizuje politykę bardzo mocno antychińską. I jednym z takich przejawów było wycofanie się Wilna z inicjatywy 17:1 z tej, można powiedzieć, takiej sztandarowej propozycji, projektu chińskiego, przed. Adresowanego dla krajów między, w zlewiskach Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego. Natomiast druga kwestia, no to jest oczywiście krok taki bardzo mocno anty, traktowany jako antychiński w Pekinie, czyli nawiązanie relacji z Tajpej. W tym kontekście moim zdaniem nie byłoby te, te działania litewskie byłyby niemożliwe bez wsparcia i dyplomatycznego, i no, szeroko pojętego politycznego Stanów Zjednoczonych, natomiast warto sobie zadać pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje dla relacji nie tylko litewsko-chińskich, ale także chińsko-europejskich, mam na myśli relacje Pekin-Bruksela, no i oczywiście w kontekście bezpieczeństwa państwa polskiego. Ponieważ no, Ministerstwo Spraw Zagranicznych chiński, tutaj Litwy Republiki Litewskiej. Właściwie ignoruje te ostrzeżenia o możliwych konsekwencjach ze strony Pekinu, raczej się opiera na tych gwarancjach bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc warto zadać pytanie, co poza. Takimi konsekwencjami dyplomatycznymi, jak wycofanie, wycofanie ambasadora, mogą Chiny jeszcze przedsięwziąć. Ja myślę, że przede wszystkim może to być szeroko pojęta inwigilacja ze strony chińskich koncernów teleinformatycznych, jeżeli chodzi o społeczność litewską, jeżeli chodzi o litewskie elity polityczne, to także groźba ataków cybernetycznych na infrastrukturę krytyczną Litwy, ale przede wszystkim moim zdaniem to wzmożone. Inwigilacja za pomocą spółek technologicznych, za pomocą nowoczesnych technologii, czego że tak powiemy, rezultatów od razu myślę, że nie zobaczymy. Myślę, że ta inwigilacja będzie, będzie bardzo mocno nasilona i będzie trwała, będzie prowadzona w, w sposób długotrwały. Natomiast jeżeli Chińczycy rzeczywiście będą chcieli Litwie zaszkodzić, to myślę, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie gospodarcza, bo i tutaj Chińczycy mają takie instrumenty, które mogą, mogą rzeczywiście zastosować, ale z drugiej strony to są przede wszystkim kwestie informacyjne. To jest to być może w przyszłości konkretne skandale związane z wyciekiem wrażliwych informacji. Chociażby korespondencji polityków, być może oficerów Sił Zbrojnych Litwy, to być może działania informacyjne mające na celu silną polaryzację wewnętrzną, społeczną na Litwie, to być może działania mające na celu. Z kłócenie mniejszości etnicznych i na, na, na terytorium Republiki Litewskiej, to być może także współdziałanie wywiadu chińskiego z na przykład białoruskim KGB czy ze służbami rosyjskimi w celu właśnie dezintegracji wewnętrznej państwa litewskiego. Pytanie oczywiście, jak wygląda, wyglądają dzisiaj gwarancje bezpieczeństwa dla Litwy ze strony Stanów Zjednoczonych, czy istnieje jakaś konkretna umowa, bo być może istnieje taka niejawna umowa mająca dwustronna bilateralna między właśnie Waszyngtonem a Wilnem, która daje konkretne wsparcie, no, nie ograniczające się tylko i wyłącznie do artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Tego nie wiemy, natomiast jeżeli rzeczywiście byłoby tylko tak, że Litwa opiera się na artykule 5 traktatu waszyngtońskiego, no to myślę, że te te gwarancje mogłyby być bardzo mocno iluzoryczne w kontekście działań poniżej progu wojny. A myślę, że takie działania podejmą chińczycy, jeżeli chodzi o kroki odwetowe Czyli właśnie te, które można powiedzieć, są nakierowane na tworzenie szarych stref, na różnego rodzaju konfliktów na terytorium państwa litewskiego. Myślę, że. Także kwestia presji migracyjnej, którą obserwujemy ostatnio, którą stosuje akurat prezydent Łukaszenka w relacjach, w relacjach z Litwą, wcale nie jest wykluczona ze strony chińskiej. Wiemy dobrze, że Chińczycy rozwijają bardzo pozytywne, bardzo dobre relacje z talibami, którzy przejmują po prostu władzę w Afganistanie. I niewykluczone, że Chińczycy będą jednym z takich, można powiedzieć, regulatorów ruchów migracyjnych wypływających właśnie z Afganistanu, i współdziałanie tutaj służb wywiadowczych chińskich, białoruskich i rosyjskich mogłoby doprowadzić do jeszcze większego napływu nielegalnych migrantów z Azji Środkowej do na przykład na Litwę. To jest jeden z wielu oczywiście możliwych kroków odwetowych ze strony, ze strony Chińczyków. Myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy w Polsce dokładnie śledzili i zarówno stosunki wewnętrzne, polityczne, społeczne na Litwie, ale także relacje zewnętrzne, ponieważ Litwa stanowi dzisiaj moim zdaniem bardzo ciekawy kazus, taki bardzo ciekawy przypadek geopolityczny, gdzie małe państwo realizuje bardzo, ale to bardzo no, nie tyle asertywną, co po prostu mm, powiedzielibyśmy politykę nawet ponad miarę możliwości tak małego, małego państwa na oczywiście... Mm, żyro mocarstwa, mocarstwa zamorskiego, w tym przypadku oczywiście Stanów Zjednoczonych. Jest to bardzo modelowy, modelowy kazus. Zobaczymy, jak będzie to, jak się odbije to na zarówno kwestiach gospodarczych, jak i kwestiach bezpieczeństwa tego państwa. Ja osobiście nie jestem optymistą, uważam, że Litwa będzie miała coraz więcej problemów wewnętrznych, ponieważ trudno, realizuje się politykę jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, będąc skłócony z większością swoich sąsiadów, no a tak jest w przypadku tego państwa, z Polską wcale relacje nie są modelowe, nie są wcale dobre, napięcia zresztą między rządem w Wilnie a mniejszością polską występują cały czas, stanowią pewnego rodzaju zarzewie nieustannych, jeśli nie Tutaj, bo widzielibyśmy jakiś konfliktów, to na pewno jakichś problemów dwustronnych. Z drugiej strony, bardzo zaostrzone relacje z Republiką Białoruś, no i oczywiście także z Federacją Rosyjską, co jest, co jest oczywiste. No i w tym momencie także zaostrzone relacje z bardzo ważnym partnerem gospodarczym dla Unii Europejskiej, jakim jest Chińska Republika Ludowa. W tym kontekście destabilizacja. Jakakolwiek destabilizacja państwa litewskiego na pewno odbije się na bezpieczeństwie państwa polskiego, ponieważ wywoła, moim zdaniem, tego typu destabilizacja dotknie bardzo mocno mniejszość polską na, na Litwie. Z drugiej strony, tutaj taka silna polaryzacja na, na Litwie i problemy gospodarcze przełożą się także na kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego, presja migracyjna, która moim zdaniem będzie cały czas rosła. Również odbije się tutaj na, na bezpieczeństwie Polski, i Polska będzie miała również ten problem z migrantami, nie tylko z Afganistanu, zresztą moim zdaniem. Kwestia kolejna, czyli bezpieczeństwo informacyjne. To będzie bardzo mocny probierz, jak dzisiaj wyglądają realne instrumenty obrony przed nowoczesnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Oczywiście widzieliśmy to na przykładzie skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera w Polsce, że nie jest z tym najlepiej, jeśli chodzi o ochronę informacji, jeśli chodzi o taką, powiedzielibyśmy, ochronę przed inwigilacją, natomiast no, rola te, tego typu działań będzie, będzie rosła i Chińczycy rzeczywiście budują swoją potęgę technologiczną, między innymi w oparciu o big data, o sztuczną inteligencję. Myślę, że Litwa będzie bardzo ciekawym... No, w cudzysłowie poligonem doświadczalnym dla chińskiego wywiadu, jeśli chodzi o y, 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 tak szeroko pojętą inwigilację i y, 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 próbę de destabilizowania za pomocą no, takich, powiedzielibyśmy, miękkich instrumentów, właśnie instrumentów cybernetycznych, instrumentów informacyjnych w tym państwie. Myślę, że Pekin absolutnie nie pozostawi tej, tej sytuacji, nie, myślę, że, że elity chińskie i ich mentalność, kult, pewna kultura strategiczna nie, po, nie, nie pozwolą na to, aby, aby takie, aby państwo. No, małe, maleńkie tak naprawdę z punktu widzenia Chin, w ogóle nie tylko z punktu widzenia Chin, po prostu. Państwo, z perspektywy Pekinu, niewiele znaczące na arenie międzynarodowej starało się poniżać Chińską Republikę Ludową, bo tak to jest odbierane w Chinach. Myślę, że, że, że Litwa spotka się po prostu tutaj z konkretnymi, z konkretnymi środkami odwetowymi, co będzie moim zdaniem bardzo dobrym testem dla systemów reagowania i w ogóle systemów bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję Państwu za uwagę.